moi drodzy, z tej strony Kina, witam was w kolejnym odcinku z The Last of Us. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek już wam powiem na samym wstępie, że będzie troszeczkę krótszy. Głównie ze względu na to, że tak jak i z Mirror's Edge'em, w ogóle jest nowa seria na kanale, także jeśli nie widzieliście, to możecie sobie i sluknąć po obejrzeniu tego odcinka, albo jeszcze przed jego obejrzeniem. Tak. Natomiast słuchajcie, no był weekend, w piątek miałam odwiedziny u Laski i Werteza, później był XCOM Clash i tak naprawdę nie miałam nawet kiedy nagrywać, bo mnie cały weekend w domu nie było. Ani grałam w The Last of Us ponad tydzień, więc trochę się obawiam. Ale cóż, będziemy cisnąć. Jak będzie dzisiaj... tym. Dzisiejszy odcineczek będzie najprawdopodobniej troszeczkę krótszy. Właśnie ze względu na to, że chcę go wstawić dzisiaj i chcę się zmontować i wrzucić. A ja tu ostatnio zdradziłam. Kto był na słuch? O, to jest Ellie. Tylko spokojnie. Nie, składaj się. I kucyna. Czerwku. Kucyna. I się leczymy. No, ale dlatego też odcinek jest później, bo po prostu nie miałam kiedy tego wrzucić. A jako, że jeszcze będę musiała przed tym wrzucić Mirror's Edge'a, to chwilkę to może potrwać. Weźmy sobie właśnie strzelbę. Nie, Boże, kino wystarczy. Nie brzmi, jakby ktoś tu jeszcze lazł. Przeładujmy tą broń, tak, na wszelki wypadek. Sekundę, bo widzę, że się nagrywarka przycięła, przepraszam. Już powinno być okej. Te jednego sobie ziomka zastrzeliłam. Prawie. Żeby nas od tyłu nie zaszli. Przeładuj, John, przeładuj. Tu mamy buteleczki. Raczej sobie windami nie pojedziemy. Wygląda na to, że w windzie jest drabina. Czekaj, spróbuję jej otworzyć. Tylko się najpierw tu troszkę rozejrzę. Właśnie, bo przecież my nie... O!
Tu się zjechałam na apteczkach. Już ci cisnę. Zobaczmy, dokąd to prowadzi. Nie będzie łatwo, ale jakoś się przyciśniemy. Okej. Nie, Joel. Daleko jak to mam iść? Trochę to jest taki ryzyk fizyk. Co i tutaj? Czy co teraz? A pewnie Eli podsadzić. Znajdź mi coś, po czym będę mógł wejść, dobra? Okay. Spróbujmy. Bo przecież nie może podskoczyć się złapać pod ciąg. Ała! Ała! Jen! Spoko! Wszystko okej? Nie! Ale mnie kurwa wystraszyłeś! Wyrażaj się! Dobra, zbawię. Nie! Zostań tam! Idę do ciebie! Lepiej się skitraj. Spróbuję. Martwi mnie ta woda, bo... Ta woda mnie martwi o tyle, że... Wiecie, w takiej wodzie to wszystko słychać. A tutaj... W sensie, jeżeli trafię na zombiaków... Muszę jakoś obejść tę bramę. No to cicho nie będzie. Rozumiem, że po tych rurkach nie wejdziesz, co by było troszkę dziwne. Tak raczej fizycznie słabo możliwe. Może dla jakiegoś super wygimnastykowanego młodego... Może sprawdzę te drzwi. ...chłopaczka to spoko, ale tak poza tym to raczej mogłoby być słabo. Wiecie co? To jest... Nie mogę tutaj... Nie mogę tutaj wytwarzać przedmiotów. Po co, bo mi się kłócnąć do tego? Śmiesznie pływasz, Miśku. Jestem w tym miejscu, w którym byłam na początku, czy jeszcze nie? Cholera, jeszcze nie. Zarodniki. A, no tak. O, cholera. Stury! Chciałam założyć ten
Mi się stworzyło. Chcę się wiedzieć, żeby mi się składniki nie marnowały. Nie podoba mi się ta zmiana w dźwięku. Wiecie? To tak mówię całkiem szczerze. Wiedziałam, że tak się da. Muszę uważać, bo kurde, mam tylko jedną apteczkę. Składników na więcej nie mam. Fuck. Możesz się tu zgarnąć. O, ale tutaj przynajmniej było ładnie zrobione. Tędy. Tu coś jest. Garnię to. Rzeczy na ostrze, super. Ten jest taki dość wysuszony. To chętnie ogarnę. Tędy nie przejdę. Latarka, no chyba se jaja ze mnie robisz. Ja
No. Czekajcie, bo nam się... O, mogę zrobić apteczkę. Nie, bo to nam się zmarnuje. Przetworzenie... Nie. Na razie jeszcze nie. Nie bardzo wiem, którędy ja przylazłam, powiem szczerze. Spytam się tu na dół. Aha, tu są te schody. Przelaza. Pójdę gdzieś tutaj, a później gdzieś tam idę na górę. Nie ma tak się zgubić w grze. Najlepiej. Skały prowadzą tędy. Prowadzą tędy tutaj, a to oświetla mi to. Okej, tu mnie ewidentnie nie było. Mam dziwne przeczucie, że ewidentnie nie chcę tutaj być. Mamy kartę, Joel. Tutaj kartę. Tyle. Muszę znaleźć Ali. No. Taki Joel, mamy plan. Wydawało mi się, że coś słyszałam. Przeszukam muzyki walki. W ogóle strzała w... Co tu, Katniss tu była, czy coś? Pigułeczki zawsze na propsie. Czy drogie dzieci, nie zażywajcie. Ale... Stół! Okej, to dobre miejsce. Czy mnie na coś stać? Z czego w sumie strzelam? Mam 69 śrubek. No przypadek. Później będziemy chyba cisnąć w strzelbę. A mogę zmniejszyć odrzut. Będziesz zwiększyć, zmniejsza. W sensie, że mnie tam. Zgadzam się z tobą, Joel. Mógłbym się przeładować, no właśnie. Dziękuję. Tutaj co za dobroci mamy? Taśmy mamy pełne. Skoro taśmy mamy pełne, a czy broni mamy nabitą? Nie mamy broni nabitej. No to cyk. Co się tu będą rzeczy marnować? Pyk. Wziąłeś to, wziąłeś, dobra.
Leży! Dobij go! Robi się! Okej. Nieźle. Ugryzł cię? Dziś nie. A ciebie? Co za szatnizna? Dobra. Rozproszmy się. I sprawdźmy, czy nie przeoczyliśmy jakiegoś punktu. No, idź tam, ciaku dalej. Nic się nie dzieje złego, nic się tu nie stało, nie masz jakiejś amunicji. Hej, co to było? O, fuckem. Ktoś tu jeszcze dycha? A ty skąd się tutaj kurwa wziął? Aha, nie przeładuję, bo nie mam amunicji. No tak. Także tego. Znowu mam pływać? A nie, drobina. Pewnie tutaj. No miał być dzisiaj krótszy odcinek. Nie, nie, Joe! Ziomak. Wypierdalaj. No co za dziad? Będę żygać. Dlaczego nie trzymałaś się z tyłu, jak kazałem? To byś już nie żył. Lepiej, że nie posłuchała mnie. Cieszę się, że jakiś cholerny dzieciak nie odstrzelił mi głowy. Wiesz co? Wal się. Bądź dla mnie jeszcze. To nie było łatwe, ale dzięki, że uratowałaś mi dupę. Dzięki, że trafiłaś. Może powiesz coś w tym stylu, Joel? No. Musimy się zmywać. Naprawdę? Co za tupek. Ale dobra, misiaczki, to tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobał. I cóż, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę niewidziane. Pozdrawiam was, kina, trzymajcie się i cześć!